Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam wielką przyjemność gości po dłuższej przerwie. Moim gościem jest dr Wojciech Świder, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Również prowadzi własną stronę na Facebooku, także pod swoim imieniem i nazwiskiem, gdzie można dowiedzieć się wiele informacji na temat właśnie współczesnej ekonomii, nie tylko. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie i witam Państwa. Sankcje gospodarcze... A przynajmniej słowo sankcje, wydaje mi się, że przez ostatni czas są odmieniane przez wszystkie przypadki. Sankcje, jego sformułowanie pada w mediach bardzo często. Wiemy, czego dotyczą. Te ostatnie doniesienia medialne dużo się dzieje w tym obszarze, ale poprosiłem Cię właśnie przed naszym spotkaniem, aby wyjaśnić właściwie słuchaczom, o co w tych sankcjach chodzi. Oczywiście mamy pewnie jakąś definicję encyklopedyczną i każdym, kojarzy, że mogą jest to powiązane właśnie ze światem restrykcji. Kładziemy restrykcje na gospodarkę jedne, jednego lub kilku krajów, ale gdybyśmy mogli tak w praktyce, czym sankcje są i taka definicja doktora Wojciecha Świdra, na czym polega? Warto powiedzieć, że współczesny świat opiera się na wymianie handlowej, wymianie informacji, wymianie technologii i bez tego dostępu do globalnych rynków ciężko jest się rozwijać. I sankcje są takim wyłączeniem danego kraju, czy danych osób właśnie z dostępu do tych rynków, czy informacji, czy technologii, czy systemów, tak jak na przykład system rozliczeń SWIFT, także po prostu to są takie wyłączenia, które uniemożliwiają korzystanie z tego z tego podziału pracy i dostępu do rynku. Czy sankcje są właściwie tym ostatnią, ostatnim narzędziem wpływu na właśnie na gospodarkę innego kraju? Czy, co jest przed sankcjami, czy, czy to już jest finał? Przed sankcjami zwykle jest dyplomacja. No i sankcje można wprowadzać bardzo stopniowo. Mogą być sankcje łagodne, czyli na przykład jakieś lekkie ograniczenia w handlu, czy na przykład wprowadzenie jakichś dodatkowych wymogów na, na import dóbr z danego kraju? Natomiast sankcje mogą też przybierać formę silną, tak jak aktualnie. Aktualnie, jeżeli się mówi już coraz częściej o tym, że można odciąć na przykład dostawy węgla czy ropy z Rosji, no to to już są naprawdę mocne sankcje, ponieważ jeżeli Rosja jest krajem, którego gospodarka jest oparta o eksport surowców, no to takie sankcje są dla Rosji zabójcze. Dużo się mówi o tym, że jednak Rosjanie znajdą sposoby na to, żeby od tych sankcji uciec, żeby je ominąć. Jakie, jakie, jakie typy dla rosyjskich władz miałby doktor Wojciech Świder, tak żeby nie dotknęło to rosyjskiej gospodarki tak bardzo. Dużo się mówi o tym, że wystarczy, tak przynajmniej podczas moich poprzednich rozmów, żeby pomóc mogą kraje Azji Środkowej, jakaś spółka w innym kraju. Czy sankcje, nadal pytanie, są skuteczne? Jedyny typ w tym kontekście to wyjście z Ukrainy i pogoncie Putina, ale, ale już tak mówiąc, Odnośnie stricte sankcji, już tak całkiem technicznie, tak? No bo wiadomo, że licujemy Ukrainie, żeby się obroniła, natomiast tak stricte technicznie, czy Rosja może, może te sankcje obchodzić? Na pewno się mówi o tym, że na przykład przez Białoruś można prowadzić pewne transakcje, na przykład banki białoruskie mogą rozliczać transakcje międzynarodowe, nawet tych banków rosyjskich, które są objęte banem na system SWIFT. Także i jest taka możliwość, na przykład Chińczycy mogą udostępnić swój system. Ale to stawia Moskwę w o tyle niekorzystnej sytuacji, że Chiny będą zyskiwały coraz większą kontrolę nad finansami Rosji, co niekoniecznie Rosji się będzie podobało, ponieważ w relacjach z Chinami, jak to mówi doktor Bartosza, który był tutaj u ciebie ostatnio, Rosja by odgrywała rolę junior partnera, która niekoniecznie byłaby dla. Rosjan korzystna. Także na pewno Rosja ma możliwości, żeby przez Chiny zrobić wiele, na przykład sprzedać swoje rezerwy walutowe w postaci złota do Chin. Natomiast natomiast rzeczywiście pewnie Chiny by chciały odkupić to złoto z dużym dyskontem. Także dla Rosji to może nie będzie super opłacalne, ale od biedy na pewno im się przyda, bo przypomnijmy, że Rosja otrzymała zakaz upłynniania rezerw walutowych Banku Centralnego Rosji i to jest tak, że te rezerwy w dużej mierze składają się z euro, ze złota, z, dola, z dolarów amerykańskich i z Juanów chińskich. Najwięcej z tego co tam jest euro i złota. Także jeżeli Rosja ma aktywa i rezerwy walutowe w euro, to one są pod kontrolą Europejskiego Banku Centralnego, to jest dosyć mało intuicyjne, ale tak to rzeczywiście jest, że te rezerwy w walutach danego kraju są pod kontrolą banku centralnego danego kraju, czyli na przykład USA, strefa euro, czyli te kraje europejskie mogły zamrozić te rezerwy Banku Rosji. Które są denominowane w dolarach czy w euro. I mówi się o tym, że Rosjanie stracili kontrolę nad mniej więcej połową swoich rezerw walutowych. Także zostało tam trochę im w chińskich, trochę w złocie i na tym mają kontrolę, ale, ale rzeczywiście ta połowa z tych rezerw została już zamrożona. Także faktycznie Rosja rezerwy walutowe miała bardzo duże, no ale rzeczywiście z połowy z nich nie może już skorzystać. Jak to uderzy właściwie w państwa zachodnie? Czy wiemy coś o skutkach dla nas, bo sankcje to jest miecz obosieczny? Tak, no Rosja to jest mniej więcej 1,5% globalnego PKB, także to nie jest może jakaś duża gospodarka, ale jest to jakiś rynek zbytu dla firm na przykład polskich. Rosja jest eksporterem m.in. zbóż, no oraz surowców energetycznych, także no jest to kraj oparty o eksport nieprzetworzonych dóbr, no ale jednak tych surowców naturalnych ma dużo i faktycznie dużo ich eksportuje do, do na przykład Europy i faktycznie Europa jest dosyć mocno uzależniona od rosyjskiego gazu i ropy naftowej. Także niestety teraz na szybko trzeba będzie szukać nowych kierunków importu surowców energetycznych, co wiadomo w krótkim terminie rodzi koszty, bo, no bo ciężko jest je się nagle przestawić na ropę z innych zakątków świata, ponieważ no, ho, chociażby to, że jest droższa w transporcie. Trzeba postawić na nowo, Albo zwiększyć przepustowość danej infrastruktury. Sankcje chyba też najbardziej uderzają u zwykłych Rosjan, którzy no z polityką na Kremlu no nie chcieliby mieć wiele wspólnego, chyba mogą być przerażeni skutkami tych sankcji, chyba to kolejne firmy zawieszają działalność w Rosji. Rzeczywistość ta rosyjska no nie jest, nie należy do zbyt łatwych. Tak, rzeczywiście ostatnio można było zobaczyć kolejki przed metrem, ponieważ nie można było płacić przy pomocy usługi Google Pay czy Apple Pay. Także faktycznie Rosjanie zostali odcięci od tych technologii i oczywiście nie tylko tych technologii płatniczych, tak jak właśnie operatorzy kart Visa, Mastercard też, się, też wyszli z tego rynku rosyjskiego. Także faktycznie w sferze finansowej Rosja stanęła nad przepaścią, bo zostały tylko praktycznie, można powiedzieć, ruble. No i z tymi rublami, z tą gotówką też jest problem, tak, żeby wypłacić, bo wiadomo, że koleki są ogromne. No i faktycznie jest tam coraz gorzej. Rosjanie na pewno mogą być przerażeni, tylko no właśnie, pytanie na ile ich propaganda im wytłumaczy tą putinowską wersję. No bo niestety, z tego co można było przeczytać ostatnio, to jednak mimo to Rosjanie nie wychodzą jakoś masowo na ulicę. Są protesty, są, są aresztowania, ale te protesty nie mają skali masowej. A tak? także niestety prawdopodobnie zdecydowana większość Rosjan albo się boi, albo po prostu uważa, że Putin robi dobrze, jest nieomylny, no i niestety Putin w Rosji wciąż ma duże poparcie. A jak to, co się dzieje, będzie miało wpływ też na, na tych Rosjan, którzy decydowali się no, gromadzić oszczędności? Rozumiem, że to też uderzy i odbije się na ich portfelach. Tak, no bo jeżeli mają oszczędności w rublach, no to jeżeli ruble się osłabia, a teraz się osłabia, jego rynkowa wartość jest dużo niższa niż ta aktualnie podawana, ponieważ Rosja zabroniła wymiany rubli na euro, dolary i inne waluty zagraniczne. W dowolnych ilościach jest tylko tam jakiś mały limit, Już nie pamiętam kwoty, ale, ale jest to pewien limit, także, także rubel, jeżeli będzie uwolniony, to się osłabi jeszcze mocniej, a to się przełoży na to, że po prostu dobra importowane będą znacznie droższe. No, oraz jeżeli Rosja będzie chciała gospodarkę w pewien sposób amortyzować, to będzie po prostu zwiększała podaż rubli i to oczywiście spowoduje inflację. Taką inflację, która będzie bardzo groźna, ponieważ ona współgra z wysokimi stopami procentowymi. Zwykle inflacja jest wtedy, gdy stopy procentowe są niskie. Ale tutaj mamy szok walutowy i szok ogólnofinansowy, można by powiedzieć, wręcz ogólnogospodarczy. Więc ceny pójdą w górę, ponieważ Rosja dużą część swoich potrzeb towarowych importuje. Więc, więc jeżeli Rubel się bardzo osłabia, jeszcze wiele państw, wiele, wiele firm zamyka te rynki przed Rosją, no to ceny oni będą mieli znacznie wyższe. Znacznie wyższe ceny, czyli wysoka inflacja, jeszcze w otoczeniu wysokich stóp procentowych, to jest wyższy koszt obsługi kredytu dla firm, dla gospodarstw domowych, także mamy tu bardzo groźną sytuację i wysokich stóp procentowych, i wysokiej inflacji, także to wieści katastrofę gospodarczą w tym kontekście w przypadku. Czy znaczy w tym przypadku akurat bardzo dobrze, bo jest szansa, że to będzie szok dla wielu Rosjan, i zobaczą, że ta polityka agresji no, dla nich po prostu jest niekorzystna. Dają też hasła, że no, rzeczywiście Rosjanie to są zawodnicy zaprawieni w bojach, jeżeli chodzi o, o to, na, w jakich warunkach przyjdzie im żyć. Znalazłem też określenie, na ile nie wiem, na ile jest wiarygodne, poproszę Cię o zweryfikowanie, no, że Rosja będzie krajem biedniejszym niż Urugwaj. Co to znaczy? No, faktycznie, zgodnie z prognozą Polskiego Instytutu Ekonomicznego, PKB Rosji ma spaść w tym roku około 20%. JP Morgan oszacował, że w drugim kwartale ono spadnie o 35%. Także, także no, te prognozy są niekorzystne. Rosja, co do zasady, nie jest jakimś zamożnym krajem. To PKB Per capita nie jest duże. W Rosji nie żyje się zbyt dobrze, oczywiście. Pomijam oligarchów, pomijam tam mieszkańców Moskwy wysoko ustawionych, ale, ale takiemu przeciętnemu obywatelowi w Rosji nie żyje się zbyt dostatnio, więc rzeczywiście Rosja ma przestrzeń do twardego lądowania, no i faktycznie, faktycznie ten standard życia prawdopodobnie spadnie poniżej standardu życia wielu krajów Ameryki Południowej, więc faktycznie w Rosji będzie coraz gorzej. Tak jak wspomniałeś, Rosjanie są zaprawieni bojek, bo faktycznie w Rosji jest tak, że oni lubią mieć twardego wodza, którego boi się świat, a rzeczywiście są w stanie przeżyć dużo, dużo trudności w sferze materialnej. Niestety, no to sprzyja takim władcom jak Putin, którzy które trzymają wszystko bardzo, że tak powiem, za twarz. Zaginają rzeczywistość propagandą, mają bardzo ostre słu służby, tłamszą wolność obywatelską, no ale to jest taka właśnie specyfika Rosji i trudno się spodziewać, żeby coś nagle zmieniło się i żeby Rosja stała się taką Gospodarką liberalną. Zanim zadam pytanie jeszcze odnośnie sankcji, zastanawiam się, jak było do tej pory. Czy domyślam się, jaka jest odpowiedź, ale poproszę Cię też o wyjaśnienie. Czy Rosja jest krajem wolności gospodarczych? Na ile właściwie prowadzenie biznesu w Rosji, jeżeli wiesz, czy mógłbym Cię poprosić, jest łatwo, łatwe? Czy przedsiębiorcom żyje się w Rosji dobrze? Oczywiście to jest tak, że te kraje, które mają dużo surowców naturalnych, co do zasady nie wytwarzają gospodarek, które są oparte o. Stabilne prawo własności i o stabilne prawo, które ma za zadanie wspierać rozwój gospodarki rynkowej. Oczywiście są wyjątki, na przykład Norwegia ma dużo surowców, jest krajem. Bogatym, dobrze rozwiniętym, z dobrym przemysłem, z bardzo dobrym systemem kształcenia, ale Norwegia odkryła te złoża ropy już późno, jak już była bardzo rozwinięta, więc nie wiemy tak naprawdę, czy Nor Norwegia by doszła do tego poziomu, gdyby na przykład odkryła te, te, te złoża bardzo, bardzo wcześnie, ale jak zobaczymy sobie na kraje zas zasobne w surowcem, no to rzeczywiście one często mają tendencję do kreowania rządów autorytarnych i gdzie są na przykład jakieś grupy wpływów oligarchów. I teraz tak, w Rosji. Bycie takim klasycznym przedsiębiorcą jest o tyle trudne, że może w skali mikro jakoś można działać. Oczywiście jest korupcja, to może utrudniać bardzo, ale jeśli ktoś w Rosji chce uczciwie pracować, uczciwie rozwinąć biznes, to jak wejdzie już na pewien poziom, to nagle się może okazać, że zaszkodzi interesom oligarchów. No i potem, wiadomo, system działa tak, że oligarcha i skorumpowany system łącznie są w doskonałej synergii. Oligarcha daje łapówkę czy jakieś tam wytyczne. Urzędnik psuje działalność gospodarczą na przykład przez jakąś decyzję podatkową czy po prostu brak wydania zgody i w ten sposób oligarchowie trzymają taki swój zamknięty system, gdzie nie dopuszczają konkurencji, więc, więc tego typu systemy właśnie jak, jak, jak są w Rosji, na Białorusi to mało dynamiczne. Tam nie ma tej takiej, jak to się mówi, kreatywnej destrukcji gospodarczej. tylko po prostu tam są grupy interesów, które mają pewne swoje działki zagospodarowane, mają odpowiednie kontakty, i to im zapewnia stabilną pozycję społeczną i ogromne dochody, więc, więc Rosja nie jest systemem, gdzie ta przedsiębiorczość może, może rozkwitać przez właśnie te, że tak powiem, obstawienie wpływów na poszczególnych segmentach i dużą korupcję, dzięki której na przykład oligarcha może obronić swoją niszę rynkową nie w sposób rynkowy, ale w sposób właśnie pozarynkowy przez na przykład skorumpowanego urzędnika. Na koniec chciałam zapytać, bo jest takie zdanie, czytałem wywiad, rozmowę. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w rękach rosyjskiego rządu i oligarchów znajduje się duża część kryptowalut. Nie ma jednak stuprocentowej pewności. Przy użyciu kryptowalut Rosja może omijać sankcje, tak powiedział Paweł Puskowski właśnie w wywiadzie dla Mani.pl. Właśnie, czy Rosja może omijać sankcje kryptowalutami? W dzień, w którym ogłoszono te bardzo restrykcyjne sankcje. Bitcoin zaczął przyrastać. I faktycznie widziałem na Twitterze, że ta społeczność bitcoinowa i kryptowalutowa bardzo się z tego powodu cieszyła. Natomiast, moim zdaniem, to nie jest dla nich powód do radości, bo już się coraz więcej osób, coraz więcej polityków się wypowiada w taki sposób, że rzeczywiście. I jest duże prawdopodobieństwo, że oligarchowie uciekają przed sankcjami w kryptowaluty, więc trzeba będzie ten rynek uregulować. Więc być może ten rynek wolności na kryptowalutach się kończy. Nie twierdzę, że w tych krajach zachodnich będzie totalny zakaz kupowania kryptowalut, ale na, na pewno, przynajmniej mo, moim zdaniem jest to na to bardzo duże prawdopodobieństwo, że zostaną zwiększone wymogi informacyjne. W sensie coraz więcej trzeba będzie podawać informacji, na przykład rejestrując się na giełdę kryptowalut, i w ogóle być może być wymóg, chociaż on być może już jest, yy, po prostu, że trzeba zgłaszać te kryptowaluty, które się kupuje. Wiem, że wiele osób to obchodzi, ponieważ można przyjąć przelew na portfele, które nie są zarejestrowane przy giełdzie. I, i wiem, że wiele osób kupuje kryptowaluty anonimowo poza takim oficjalnym regulowanym obrotem, ale to właśnie. Moim zdaniem będzie teraz uszczelniane, więc tak naprawdę taka era wolności na kryptowalutach prawdopodobnie się kończy. Dzisiaj na temat sankcji i tego właściwie, jak sobie radzi gospodarka rosyjska właśnie w obliczu tego, tej reakcji świata zachodu na inwazję na Ukrainę. Doktor Wojciech Świder, dziękuję serdecznie. Serdecznie Państwu dziękuję.